Dobrze, odpowiadam już na wasze pytanie. Kiedy ksiądz wpadł na pomysł? Myślę, że to było w okolicy końca liceum. A taki jeden moment bardzo ważny, który zapamiętałem, to właśnie jest pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę i tam myślę, że pewne decyzje już zaczęły w moim sercu tam pracować. A kim Dziękuję. Ksiądz chciał być najpierw? Tak jak wam już kiedyś mówiłem, byłem na profilu, tak, byłem na profilu biologiczno-chemicznym w liceum i chciałem, no, planowałem tak, żeby zostać lekarzem po skończeniu szkoły. Co ciekawe, bo na koncercie chwały jestem od samego początku, czyli prawie no 20 lat. Tak? To jest chyba, nie wiem, który to jest koncert, wytniemy. W każdym bądź razie, kiedyś te koncerty chwały były na Placu Litewskim. Proszę. A czy ksiądz sobie dobijał osoby, że tak powiem, jakąś maszyną, czy to ludzie? Nie, 200 subskrybentów do stanu dzisiejszego to są, no, po prostu nabite przez moich fanów. No co księdzo? Tak, chyba sprzedawaliśmy. Taka karteczka. Aha, chodzi o koloratkę, tak? No to jest takie coś podobnego, jak noszą, nie wiem, lekarze albo policjanci. No to jest taki tradycyjny symbol. Znaczy tak, pewien człowiek, Wojtek Cejrowski, taki znany podróżnik, powiedział, że ta koloratka, ona wygląda jak obrączka. I tak jak ktoś ma obrączkę na palcu, jak jest po prostu, no, mężem czy żoną, no to taki ksiądz ma taką obrączkę tutaj. Jestem żoną. A czemu ksiądz nie może się żenić? Ksiądz nie może się żenić, ani też i wychodzić za mąż. Żart, dobra. Znaczy, to jest warunek, decyzja bycia w stanie takim bezżennym jest warunkiem dopuszczenia do święceń. Nie? To jest taka zasada. Która jest. Dzięki. Proszę księdza, a czemu księża nie mogło się żenić, jeżeli Bóg i Jezus każą kochać się na sobie? Wiesz, żeby... Okej, okay, nie, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że tu chodzi o to, że no, w Piśmie Świętym jest taki fragment mówiący o tym, że są pewne osoby, które zrezygnowały z czegoś dla Królestwa Niebieskiego. Prawda? I często tak jest, że my jako księża też się spełniamy jako ojcowie, na przykład poprzez, nie wiem, naukę kogoś, kształcenie, wychowanie. Także myślę, że można też się spełnić. Dlaczego do zakonnika mówimy ojcze, skoro jest powiedziane, że możemy mieć tylko jednego ojca? Oczywiście, to dobre pytanie jest. To oczywiście nie chodzi o ojca w takim sensie biologicznym, ale no to jest taki wyraz tego, że my uznajemy właśnie w takim zakonniku kogoś, kto mógłby być naszym ojcem, czyli prowadzić nas, kształcić, nie? Ewa, ale to dobre pytanie. Myślę, że jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Okej, bardzo serdecznie witamy wszystkie dzieci w Zagnij Księdza. Czy ksiądz ma imieniny 29 czerwca? Tak jest. Mam imieniny w uroczystość świętych Piotra i Pawła Apostołów. Ja mam 30. Gratulujemy. Będziemy sobie składać nawzajem życzenia. Next. Ile ksiądz jest księdzem? Ksiądz jest księdzem. Już skończyłem 12 lat bycia księdzem. Ile szóstek będzie na koniec roku? Pytanie padło o szóstki. Ja będę. Być może będzie około 7 szóstek na koniec roku. Czemu ministranci u księdza trzymają patenę? Aha, ministranci przy... Lewą ręką. Trzymający patenę, czyli taki mały talerzyk chroniący przed upadnięciem Pana Jezusa, stoją w zależności od tego, jak któremu księdzu wygodnie. Akurat u mnie jest wygodnie po lewej stronie. Ile klas uczy ksiądz? Uczę klas, 5 klas piątych i jeszcze mam kilka zastępstw w klasie 4 i 6. Ile filmików nagrał ksiądz na YouTube? Takich swoich filmików to chyba nagrałem ze 4 czy 5. Okej. Okay. Kolejne pytania. Czy ksiądz zrobi streama z nami na lekcji? Nie bardzo. Myślę, że musiałbym uzyskać pozwolenie waszych rodziców, także bardzo mi przykro, ale streamów na razie nie przewiduję. Next. Jakie filmy ksiądz lubi? Czy lubi ksiądz Park Jurajski? Jak tak, to jaką część? Rzeczywiście, pierwsze części Parku Jurajskiego oglądałem w dzieciństwie i to był straszny film dla mnie. Poza tym lubię filmy fantastyczno-naukowe oraz historyczne. Od ilu lat jest kanon księdza?
Kanon, w sumie kanon mam od 2011 roku, ale tak filmy wrzucam to tak mniej więcej od roku. Czy grał ksiądz kiedyś jakieś gry, na przykład Minecraft? W Minecrafta grałem, ale jakoś mi nie bardzo przypadł do gustu, chyba trochę za skomplikowany był. Grałem w strategie różne, szczególnie takie RTS-y. Dzięki. To poproszę może... Dobra, swoje. Takie pytanie ósme, bo nie umiem tego napisać. Jakby księdza przyjdzie do jakiejś innej jakby parafii, gdzieś tak bardzo daleko, gdzie ksiądz nie zna nikogo, no to jakby się ksiądz modlił? Na przykład nie zna żadnego uczy, nie ma żadnej rodziny w pobliżu. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to już w takich dwóch parafiach byłem, nawet w trzech. Gdzie, szczególnie w pierwszej parafii, no to zupełnie nikogo nie znałem. Ale nie mówię, że tak na przykład blisko gdzieś pięć, na przykład na drugim końcu Polski, nie wiem, Szczecin, ktoś. No, to byłoby naprawdę sporym wyzwaniem dla mnie, ale myślę, że tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że ci, którzy poszli za Jezusem, będą mieli i znajdą i braci, i siostry, i matki, i ojców, nie? Takich jakby drugich. Ale jeszcze dwa. Czy ksiądz jedzie dziś na wakacje? Jak tak, to gdzie? Chcę pojechać te wakacje za granicę. A gdzie? To myślę, że się dowiecie po wakacjach. Jadę, chcę pojechać z moim tatą samolotem. Dosyć daleko. Pojechać samolotem. Bo to drugie, trzeba ostatnie dni jesteś związany. Nie, no właśnie, jedzie samolotem. W jakich państwach za granicą, poza Izraelem, był ksiądz? Przelot samolotem się nie liczą. Że samochodem? No to w Austrii, w Chorwacji, byłem w Niemczech też, we Włoszech. A samolotem, no to... To się mi zdarzyło być i w Meksyku na przykład. I w Grecji. O, w Grecji byłem też samochodem. Autobusem. Proszę bardzo. Ile ksiądz ma subskrybentów na YouTube? Aktualnie około 200. Nie dużo. Okej. Gdzie ksiądz wyjeżdża na wakacje? Ksiądz cieszy się z tego, co robi. Czy cieszę się z tego, że jestem księdzem, tak? I czy uczę w szkole? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To jest taka no, fajna praca, bo dużo się dzieje, dużo zmian, dużo ciekawych sytuacji, dużo ludzi interesujących człowiek poznaje. Na przykład wczoraj, to Wam opowiem, byłem z taką wizytą u dwóch chorych tutaj na osiedlu, na Fantastycznej, na Radości. No tak pogadaliśmy chwilkę, bardzo tacy chorzy ludzie i cieszyli się bardzo, że mogłem ich odwiedzić. Także to taka miła taka niespodzianka. Chociaż może niełatwa i smutna, ale... Czy ksiądz wierzy w to, że każdy może być bez grzechów? Myślę, że tak, że można przez jakiś czas żyć bez grzechu, ciężkiego szczególnie. A byli tacy święci, którzy nawet się spowiadali codziennie. Na przykład Ignacy Loyola, Jan Paweł II się spowiadał co dwa tygodnie, tak żeby żyć bez grzechu. Nie? Myślę, że tak, jest to możliwe, chociaż niełatwo. No. Na ilu mszach ksiądz musi być w jednym dniu? To w zależności od potrzeb. Na pewno odprawiamy w niedzielę tak po dwie msze, ale tak codziennie, raczej oczywiście po jednej. Staramy się, żeby też codziennie, nawet jeśli nie mamy obowiązków w parafii, żeby taką mszę odprawić. No nie zawsze musimy być jedno. Może być na przykład, że w dniu nikt w ogóle nie ma. No tak, ale to nawet i tak sami odprawiamy sobie w kaplicy gdzieś. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Czy ksiądz też się spowiada? Jak to... Jak tak, to gdzie i kiedy? Tak, księża się też spowiadają. Zwykle po prostu u drugiego księdza. No ja staram się spowiadać co 2-3 tygodnie, w zależności od potrzeb. I spowiadam się albo u kolegi z parafii, albo też jadę no, na przykład do Kapucynów na krakowskie przedmieście. Także księża sobie szukają takich ojców duchownych, u których po prostu się spowiadają. Czy ma ksiądz samochód? Mam jak najbardziej. Jak Marta? Toyota. Czy lubi ksiądz mieszkać tam, gdzie ksiądz mieszka? Zapomniałam, jak to się nazywa. Okej, to się nazywa plebania. Tak, to jest takie mieszkanie, gdzie mieszkają plebani, czyli inaczej księża. Na plebanii. Proste, prawda? No i tam jak najbardziej mam mieszkanko swoje, dwa pokoiki, kuchenka taka mała i łazienka wystarczy. Mały przedpokoik, mało do sprzątania. Czy ksiądz marzył, by mieć żonę? Kiedyś oczywiście myślałem o tym, żeby mieć rodzinę, żonę, no ale wybrałem co innego. I powiem szczerze, na razie no, nie mam takich pragnień takich, żeby mieć rodzinę. Za to mogę mieć taką rodzinę przyszywaną. I dużo dzieci w szkole na przykład.
Był ksiądz na filmie Han Solo? Jeśli tak, mógłby na ksiądz nie spoilerować? Znaczy, dla wyjątkowych fanów Gwiezdnych Wojen to proszę, można pójść, ale powiem, że to troszeczkę taki, miejscami trochę nudno było. I można było zobaczyć rzeczywiście kilka fajnych postaci, charakterów, także myślę, że warto, ale nie jest to najlepsza część Gwiezdnych Wojen. Nie, 4-6. Po maturze stwierdziłem, że to jest moja droga i wstąpiłem do seminarium w Lublinie w 2000 roku. O której godzinie chciałam spać? Niestety zbyt późno. Czasem nawet i koło 12 staram się niezbyt późno, bo zwykle rano mam na 7, na 7.30 do kościoła. Proszę. Jaki film jest moim ulubionym filmem? Chyba Powrót do przyszłości, wszystkie trzy części. Jeden z ulubionych. Next. Właśnie, Natalka pyta o to, czy od najmłodszych lat. Chyba od najmłodszych to nie, ale faktycznie byłem ministrantem, chodziłem do kościoła, starałem się być blisko Pana Boga i takie marzenie było.